Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, ruszamy dzisiaj z kontraktami od Kamerariusa, żeby zakończyć zadanie Rycerz do wynajęcia. I ja standardowo dzisiaj znowu robię pranie. Więc na początku tego odcinka już słychać pralkę. Tak, nie wiem jak to działa, o co chodzi, ale zawsze robię pranie. Błędny rycerz, no świetnie, że wy tutaj jesteście, tylko że ja potem muszę was właśnie ratować z opresji, tak jak ostatnio było. Tak. Dobra, docieramy gdzieś i widzę, że tutaj mamy jakieś większe opuszczone miejsce. Okej. Co to miało być, przepraszam? Kocham to, jak gra się buguje i w takich momentach nie mogę nic zrobić i umieram. Bo nawet nie zdążyłam wyciągnąć broni, ani użyć żadnego znaku, po prostu cudownie. W takich momentach, mówię wam, po prostu się umiera. Dobra, ja skółeczkę potrzebuję, bo jest ciężko. Dobra. Opuszczone miejsce. Panie łucznik, bo pan mnie denerwujesz. Chciałam zrobić przewrót, ale oczywiście nie wyszedł, bo po co takie rzeczy mają w ogóle wychodzić. I w momencie, gdy chciałam po prostu uderzyć, Geralt zrobił młynek. Po prostu nie pytajcie. Widzę, że was jest tutaj dużo więcej, a ja nie mogę znowu się ruszyć w ogóle Geraltem. Dużo was tutaj. Jezus! Właśnie tak się ginie, wiecie? Tak się ginie, bo gra wam nie daje nic zrobić. Klikam X, klikam teraz B, a gra ma tu po prostu totalnie w dupie. Powiem wam, że naprawdę, Wiedźmin 3 jest spoko grom, tylko boli mnie to, że twórcy naprawdę zrobili coś po prostu dziwnego podczas tego next gena, że w najwyższym świecie po prostu gra nie daje wykonywać podstawowych ruchów. Grając na padzie. Przynajmniej streamując przez Xboxa, bo nie wiem jak z tym jest, jeżeli chodzi o taką grę, wiecie, stacjonarną. Raczej nie miałam z tym problemów, jak sobie biegałam, gdy zbierałam karty do Gwinta. Raczej, bo też się to zdarzało co jakiś czas po prostu. Więc... no, nie wiem. Powinni nad tym popracować, bo coś jest po prostu ewidentnie nie tak. Bo teraz robię A, klikam, a Geralt nie robi A, tylko idzie przed siebie i jest debilem. Możesz. Dlatego wierzcie mi, ale ja po prostu chciałabym już skończyć po prostu Krew i Wino. Bo na zwyczajnym świecie mam już depresję. To jest nasze ostatnie zadanie poboczne i to jest chyba ostatni quest, w którym będziemy się w ogóle już bić i cokolwiek takiego robić. Już później tego nie będzie. Także... no liczę na to, że będzie lepiej. Przewijamy, bo mnie to irytuje już. Ogólnie rzecz biorąc, to mam na oku jakieś kolejne serie już mniej więcej. Powiem wam, że jeszcze powinnam sobie sprawdzić, czy to na pewno jest popsute. Wiecie, na przykład odpalając inną gierkę. Ruiny pałacu, most pła... dobra, chyba tam po prostu pojadę, wiecie, do tych miejsc. Ale co jak to? Kościół się o coś sapał do mnie. Chyba, że tutaj nagle jest jakiś punkt szybkiej podróży. Jest, pięknie. To możemy sobie troszeczkę bliżej podejść innych miejsc. Troszeczkę, bo posąg proroka Lebiody. Ale jednak. Zrobimy dzisiaj te kontrakty. Jeżeli nam się uda, to jeszcze powrócimy sobie do fabuły. Już dzisiaj, żeby kolejny odcinek był ostatnim i żeby nie był on nie wiadomo jak długi, bo... fabularnie, on tak jakby końcówka gry, końcówka dodatku jest podzielona na dwie połowy i to jest część taka właśnie z tą ceremonią, gdzie po prostu Anna Henrietta wręczy nam nagrodę za pozbycie się bestii z Beauclair i tam przy okazji też będzie swoisty proces ze Sianą, czy coś w tym stylu. Ogólnie o to chodzi i to jest właśnie ta część ceremonialna, a jeszcze jest część epilogowa,
która jest właśnie epilogiem gry i tam wracamy sobie do naszej posiadłości Corvo Bianco i tam się dzieje po prostu końcówka, można powiedzieć, gry. Fajnie by było, jeżeli się uda, podzielić sobie to na pół. Błędny rycerz w potrzebie, świetnie, mogę zsiąść z konia. Dzięki. Bo właśnie tam się dzieje to. Jakbyśmy dzisiaj zrobili jeszcze Pucybuta, to byłoby dobrze, bo wtedy by nam została tylko i wyłącznie ceremonia na kolejny odcinek. I po ceremonii już byśmy mieli sprawę tak naprawdę załatwioną, bo epilog by nam został na 39 film. Tak samo jak właśnie ta ceremonia, jakbyśmy to zrobili tak, że odcinek nie trwałby godziny, bo wierzcie mi, ale to naprawdę potrafi długo trwać. Mało brakowało. Przybyłeś z odsieczą w ostatniej chwili. Dziękuję ci, przyjacielu. Dzięki, fajnie, że już zszedłeś mi stąd. Wiecie co, może pobiegniemy tak normalnie. Nie chcę się specjalnie brać płotki, chociaż widzę, że tu są jacyś przeciwnicy. Nie wiem, o co chodzi. Ale Geralt się zboostował. Dobra, może... No co mnie jeszcze goni? Kryjówka Hanzy. No proszę bardzo, nowy znacznik. W takim miejscu chyba jeszcze... Nie no, byliśmy w takim miejscu podobnym, tylko... Myślałam, że to się nazywa jakoś, nie wiem, forty czy coś takiego. A to jest właśnie kryjówka tak zwanej Hanzy. Chyba tędy powinniśmy móc zejść. Zrobimy im desant z powietrza. Witam. Znowu macie 101 poziom, to jest nie fair. To jest bardzo nie fair, bo ja mogę mieć maksymalnie poziom 100. Wiecie co? Może jakąś gwiazdę byśmy puścili tu. I może... Nigdy się nie nauczycie. Dobra, bo chciałam fajnie, żeby to zadziałało. Niestety. Dobra, ale mamy petardy, więc dlaczego by z nich po prostu nie skorzystać? Gdyby tak jeszcze was podpalić podwójnie... Tak możemy robić siekę. Wow, dostałam dosyć solidnie. Troszeczkę się... Wiecie co, na ciebie to dobre by było może Axie. Chciałam to zrobić ładnie. Ale widzę, że gra mi nie daje tego zrobić tak, jakbym to chciała. Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? Chyba nie. Dobra, biegniemy w takim razie dalej. Szukamy przywódcy. Dobra. Jasne, że szybki. Żałosne. I to bardzo. Dobra, trzeba się troszeczkę wycofać. Ała. Bo tak się właśnie ginie w takich miejscach, wiecie? Nie, kocham po prostu giereczkę. Chłopy, bo widzę, że sobie chyba nie radzicie, panowie. A wy tutaj potraficie wejść na górę? Wygląda, że nie potraficie. Ja zmarnowałam jaskółkę trochę niepotrzebnie. Nie gadaj, tylko walcz. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze ty. Ktoś tu jeszcze do mnie strzela, ale ja bym chciała pójść na górę, wiecie?
Chociaż widzę, że gra mi nie da teraz iść na górę. Gdzie jesteś? Na twój zły dzień. Tu też mogę wejść. Wiecie, głównie szukamy przywódcy, który na pewno jest na górze. Nie mam jaskółek i to jest mój najgorszy teraz błąd życia, ale mamy jeszcze dekokt, więc w każdej chwili możemy go zażyć. A tutaj chyba już na 1000% gdzieś przywódca powinien być, tylko że tutaj go nie ma. Tu jest miejsce tak jakby przejęcia tego obozu. Dobra, gdzie nie byłam? Tu jest brama. Dobra, mamy to. Spróbujmy sparować. Dobra, jeszcze raz. Wiecie co? Weźmiemy Axie. Axie się bardzo dobrze sprawdza na tych, wiecie, właśnie z tarczami. I już. Super. Wykończony, a przy nim Reptularz Lotara. Większość wpisów jest nie do odszyfrowania, część stron porudzona tłuszczem i kleksami. Dzień 143. To się nazywa popularność. Tyle ostatnio chętnych, żeby dołączyć do naszej Hanzy, że muszę przeprowadzać eliminację. Niestety większość nowych to tak miękkie faje, że jakby który wyskoczył przed jaką karawanę i straszył grabieżą, to i konie posrałyby się ze strachu. Dlatego teraz za tresurę nowych odpowiada Carlo. Rozbił obóz na południe od rysiej skały, którą zamieszkuje jakaś wiedźma. Nienawidzę tych starych jak morowej zarazy i chętnie rozpaliłbym dla niej stosik. Ale po tym, co się stało w posiadłości Karajanów, daję sobie jajca uciąć, że to jej sprawka, więc lepiej ją zostawić w spokoju. My wiemy, że ona nie jest taka straszna, jak ją balują. Dzień 167. Postanowione. Za dwa zachody słońca w całym Tusą będzie głośno o tym, jak moja banda przeszła przez lisie doły. Należy się chłopcom trochę rozrywki, a tam i chłopców dość, by im powypruwać flaki i bab na pęczki, które szykuje się... Także szykuje się niezły bal. Po kampanii chodzą słuchy, że w okolicy rosną w ziemi gliniane garnki. Jeśli to prawda, to może złapie się w pęta kilku kmiotków do roboty przy wykopywaniu tych skorup i otworzymy interes. To się nazywa przebranżowienie. Zamiast drżnięcia kupców i błędnych rycerzy, handel ceramiką. Dzień 182. Myślałem, że wyzionę ducha dupą, taką nasza kuchenna ekipa zmajstrowała strawy dla całej Hanzy. Gdyby wtedy wpadli do nas błędni, to żaden z naszych nie miałby siły miecza utrzymać. Trzeba w końcu porwać jakiegoś kucharza. Od imbecyla z mieczem najbezpieczniejszy może być tylko imbecyl przy kotle. Może mały rajdzik do kuroliszka, zupa flisaka byłaby miłą odmianą po tych gulaszach z psiach główien. Świetnie. Tutaj trochę florenów. Dobra, to co, wychodzimy i powinno się już tutaj wszystko zrobić. Znamy to, przychodzą błędni rycerze. Możemy to już pominąć, bo tak jak mówię, to jest dla nas już znana rzecz. Po prostu nam dziękują, mówiąc wprost. Uda się do Kamerariusa. No to jeszcze musimy 5 kontraktów zrobić, żeby to można było zakończyć. Nie wiem, jak stoimy z czasem. Teraz wreszcie też wiem, jak się tutaj wchodzi. Okej, tu jest wejście do jaskini. Naprawdę? Ukryty skarb mamy. Powiem tak, nie rajcuje mnie to ani trochę. Ale widzę, że chyba będzie mnie musiało to rajcować. Bo ten utopiec mi nie da żyć. Ale to by było na tyle, bo tak jak mówiłam, nie będziemy robić ukrytych skarbów ani tych różnego czyszczenia tych od szkodników i tak dalej. Po prostu nie. Lisie doły. Co my tu mamy?
Kolejni gresanci? Chyba tak. Obóz na obozie. Za niedługo co... No, ja się nie zmedytowałam. Będziemy mieli problem trochę. Nie wiem, czy broni nie mam zepsutej. A nie, bo ja chciałam go bić srebrną bronią. Ciekawe, dlaczego mi to nie wychodzi. I nie chciałam wcale zażywać kota, tylko wyciągnąć broń. Ale dno. Tak coś czułam, że i tak mam broń zepsutą, więc... Naprawimy ją. Buklerski stalowy miecz. Nie dziękuję, nie chcę. Dobra, naprawiamy i lecimy. Problem w tym, że mam właśnie kota, chyba żebyśmy zrobili tak, że użyjemy białego miodu. Bo wtedy mi te działania eliksirów zejdą. A tak jak mówię, przez przypadek zażyłam kota. Dobra. Dobra, ty jesteś tutaj i widzę, że już nagle przestajecie się mną interesować. Piękne to było. Wioska Lisiedoły. Geralt, chłopie. Dobra. Kolejne jatka. Mogę bić? Ale zaraz dostanę przez łeb. Dobra, już nie dostanę. A, mogę zrobić... No kurde, no gro! Nienawidzę tego. Chciałam typa wykończyć. No czarodziej, ja myśleliście, że kto? Au. Może młynek? Dobra, was jest tu więcej. Ja trochę życia nie mam, wiecie? Dobra, ważne jest to, żeby... Wow! No, chciałam się uchybić, ale widzę, że to nie zadziałało. W ogóle to jest opuszczone miejsce, tak. Dobra, dostałam, bo Geralt mi nie zrobił uniku. Nie wiadomo dlaczego. Kościół, ty zostałeś jako ostatni. Kolejne opuszczone miejsce mamy ogarnięte. Naprawdę mam nadzieję, że uda nam się jeszcze dzisiaj zrobić pucybuta, bo naprawdę byłoby super. Tak w sumie. Denerwuje mnie to, że są problemy tak samo z przewijaniem tego. Dobra, zostały nam jeszcze 4 kontrakty. To jest chyba ten moment, w którym powinniśmy się może przenieść gdzieś trochę bliżej. Geralt, kurde, nie rób kółek. Przestań. Ja pierdzie... Uspokój się. Wiedzcie mi, naprawdę ja już mam ochotę po prostu skończyć ten dodatek. Tu coś jest. Ruiny Warowni Astre. To też pewnie będzie coś w stylu... Takiego, wiecie. No, ewidentnie widać, że mamy do czynienia z kolejną taką fortecą. Jezu, gro, no proszę. Za dużo wymagam. Jezu, Geralt, przestań! Kurwa. Jak ja mam się nie denerwować? No masakra, no.
O, naprawdę upiory mamy? Zaraza. Puszczone miejsce z upiorami. Jezus, możesz się odskoczyć, jak cię o to proszę. Jezu, czy to jest takie trudne? Boże, kochany, zaraz dostanę ataku serca. Masakra. Ja już nie wiem, gdzie mam sobie tego pada wsadzić. Naprawdę, chyba w tyłek. Dobra, bij te upiory, bo nie mamy czasu. Przynajmniej te mają setny poziom, a nie 101. Nie spodziewałam się tutaj upiorów, muszę przyznać. O proszę, a kogo my tu mamy? Dziad borowy. To jest relikt. Ja chyba mam na relikty akurat. Pobiliśmy się z Szarlejem całkiem niedawno. Panie dziad borowy, dlaczego pan jest tutaj z upiorami? To było bardzo dziwne. Myślałam, że on ma tylko i wyłącznie archespory. Do widzenia. No i pięknie. Kolejne opuszczone miejsce zrobione. To wyglądało trochę jak ten Diabli Dół z podstawki. Dobra, zostały nam jeszcze 3 kontrakty. Myślę, że już tutaj się przejadę akurat na płotce. No, skaczesz czy idziesz? Jezu, Deklu. Oh, Boże Święty. Ty przede mną nie uciekaj. Dalej, płotka, dalej! Dobra, tędy nie wyjdziesz, bo jesteś upośledzona. Płotka nie przeskoczysz, bo też jesteś upośledzona. Wszystko gra. Mogę? Jaka ty jesteś dziwna. Powiem wam, że naprawdę już mam dosyć tej gry. Ale tak jak mówię, tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu coś jest ewidentnie popsute. Gdyby nie to, to byłoby całkiem. Coś wyrosło z ziemi i chciało mnie zaatakować. Ale może nie będę wnikała, co to było i po prostu to zostawimy w świętym spokoju. Dobra, zostały nam 3 kontrakty, chociaż bardziej chyba 4. Naprzód. No, skarżysz przecież, tu nie ma nie wiadomo czego. Coś słyszę. O, cyklop. Geralt, nie odwalaj maniany. O, już się tak fajnie zaczyna? Cyklop jest chyba też reliktem, no nie? Nie wiem. Jakoś dziwnie wyglądasz, tak niemrawo. Wow, jakiś krytyczny wszedł. Okej, fajnie. Kolejne opuszczone miejsce. Kolejne zadanie zrobione. Tak jak mówię, już parę razy to mówiłam, jeszcze bym chciała zrobić pusy buta. Tylko nie wiem, jak stoimy z czasem. No, dobrze stoimy. Myślę, zdążymy wszystko na spokojnie ogarnąć. Bo nie ma też nie wiadomo czego już do zrobienia. Niby pokazuje mi 3 kontrakty, ale to jedna rzecz to jest chyba po prostu... Wiecie co? Jedna rzecz to jest po prostu jakby kamerariusz sam w sobie. Więc no, raczej okej. Okay. Pojedziemy na płotce. Ja sobie też w międzyczasie do was może pogadam trochę. Jestem ciekawa, jak spędziliście weekend, bo ogólnie wy będziecie widzieć ten odcinek w niedzielę, a ja go nagrywam w piątek, bo przede mną jest dosyć taki weekend kolejny, intensywny. Może też troszeczkę delikatnie skupiony na podróżach,
A może i niekoniecznie. Ogólnie to dalej jestem dość tajemnicza w sprawie pewnych rzeczy, chociaż niektórzy się domyślają, o co chodzi. Ale tak. No serio, na harpie się wbiłam. Dobra, niech będzie. Że przejedziemy tędy. Przy okazji, znak szybkiej podróży. Więc tak, no ogólnie szykuje mi się taki weekend dosyć intensywny. Płotka, nie wiem, dlaczego nie jechała ścieżką tak jak trzeba. Ogólnie jest piątek. Właśnie nagrywam dla Was odcinek, żebyście mieli na niedzielę. Muszę go zmontować. Później biorę się za sprzątanie domu. Bo mimo, że wiadomo, nie będzie mnie w weekend w chatce, no to jednak przydałoby się, żeby tutaj jakiś porządek był. Żeby się roztoczenie mnożyły i żeby było wszystko spoko. Także muszę się tym zająć. Później muszę iść do sklepu, a później muszę iść robić obiad. Płotka, czy ty jesteś niepoważna? O, proszę bardzo, to jest ciekawa rzecz. Wszyscy malują tą samą panią. Czy ja mogę jechać szybciej? Dalej, Płotka, dalej. Mogę, dziękuję. No więc potem zrobię właśnie zakupy, potem zrobię obiad i później tak naprawdę mam trochę wolnego czasu. Myślę, że sobie może poczytam książkę, bo ostatnio zaczęłam czytać Harry'ego Pottera. Dlatego, że w sumie nigdy nie czytałam książek o Harrym Potterze i sobie zdałam takie wyzwanie na ten rok, że wreszcie wypadałoby mi tą literaturę przeczytać. No, Kamień Filozoficzny już za mną, Komnata Tajemnic, tak gdzieś jestem w 1/3. Także fajnie by było trochę też poczytać. Około godziny 18 wychodzę z domu, bo umówiłam się ze znajomymi. Umówiliśmy się w sumie razem z Damianem i po prostu tam sobie pojedziemy do Katowic i pójdziemy gdzieś do jakiegoś baru. No a później co? No później inne również rzeczy do tego dochodzą. Mianowicie no powrót do domu, spanko. Sobota dosyć intensywna, bo rano też ze znajomymi jedziemy do Bytomia na parę godzin, bo mamy do załatwienia coś ważnego. Także pojedziemy sobie też rano wcześniej. Zanim dojadę do Katowic, zanim co, to minie trochę czasu. I tak. A później jak wrócimy ogólnie z tego Bytomia, czyli gdzieś około godziny 2, podejrzewam, no to muszę znowu jechać do rodziców, a później jedziemy do mojej babci w odwiedziny. A jak już pojadę do babci, to już znaczy, że u rodziców będę po prostu na noc. Razem z Damianem. I tak nam po prostu to zleci. Jedziemy. Płotka, no nie irytuj mnie. No i tak naprawdę zleci mi cały weekend. W niedzielę już też, wiadomo, rano u rodziców gdzieś tam śniadanie. Zostaniemy od razu do obiadu. W międzyczasie pójdziemy sobie razem do kościoła pewnie. I w sumie, no to tak, to minie. No i tak. Taki dosyć intensywny weekend. Ogólnie teraz mam weekendy bardzo intensywne. Kolejny też będzie intensywny, bo jadę do mojej chrzestnej znowu. Więc też do rodziców, potem do niej, jeszcze gdzieś tam przy okazji na jakieś zakupy, bo Damian sobie potrzebuje kupić nowe spodnie, ja zresztą w sumie chyba też. Chociaż ja bardziej zamiast spodni to potrzebuję coś innego. Mamy skolopendromorfy, których bardzo nie lubię i dawno już się z nimi nie widzieliśmy. I to jest ostatnia rzecz. Zapraszam tutaj. Dobra, chyba muszę wejść bardziej do centrum tego miejsca. Pojawi się tutaj jakaś paskuda? Chyba nie. Ała. Dobra, chyba się uda. Damy radę? Damy radę. Dobra, lepiej tak nie podchodzić. I zaraz będzie po sprawie, moi drodzy. Prawie, bo jeszcze jest jedna. Dobra. I już teraz jest po sprawie. Zaraz pójdziemy też odebrać właśnie kaskę i zajmiemy się zadaniem głównym.
Także no, sami widzicie, ja teraz jestem bardzo zabiegana. Planuję dla Was zrobić film na Dzień Kobiet, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. A tak na Dzień Kobiet, bo uznałam, że to jest fajna okazja, dosyć tematycznie, biorąc pod uwagę, że jestem kobietą i po prostu pewne rzeczy chcę Wam z pewnej perspektywy, wiecie, pokazać. Czy tutaj jest gdzieś jakiś znak szybkiej podróży? W teorii powinien być, w praktyce chyba jest, tak. Super. To już teraz bezproblemowo się dostaniemy tam, gdzie trzeba. Tak jak już też Wam mówiłam, to jest ostatnie zadanie poboczne, które mamy do zrobienia, nie biorąc pod uwagę zadań z poszukiwań, czyli wiadomo, jakieś tam szukania skarbów i takich rzeczy, ale ja po prostu uznałam, że to jest bez sensu, bo wszystkie te zadania opierają się na tym, że ja Wam tak naprawdę pokazuję zawartość skrzynek, a to jest takie trochę bez sensu po prostu. Gdzieś weszłam, gdzie nie chciałam. To jest po prostu takie bez sensu. No bo to nie jest trudne, żeby to sprawdzić. Widzę, że pralka skończyła prać, także dajcie mi chwilę ją znowu wyłączyć. Dobra, już jestem. Wyłączyłam pralkę, żeby nam nie piszczała. Czy tutaj się wchodzi? Trochę ten budynek wygląda słabo, muszę przyznać. Witam, panie kamerarius. Witajcie, rycerzu. Przyjmijcie moje najszczersze podziękowania, sir. Oto wynagrodzenie za wasze poświęcenie. 1300 nowigradzkich koron. Nowy przedmiot otrzymałam. I rycerz do wynajęcia, zadanie zakończone. No to do zobaczenia. Bywajcie, rycerzu. Teraz zostało nam już tylko wyłącznie zadanie główne, więc idziemy porozmawiać sobie z Pucybutem. Już się nie będę teleportować nigdzie, tylko po prostu się przebiegniemy do portu bodajże, bo chyba w porcie jest. Tak mi się wydaje. W sumie moglibyśmy się chyba przebrać już w ten kaftanik. Tak szczerze mówiąc. Może za chwilę, jak będę docierała na miejsce, to się przebiorę. No bo sami wiecie, no. To jest tak jakby już zadanie fabularne ostatnie. No. Leci, powiem wam, leci. Nie spodziewałam się, że... Chociaż nie, trochę się spodziewałam, że krew i wino zajmie nam 20 odcinków więcej niż serca z kamienia, bo to tak właśnie mniej więcej jest. Dalej się zastanawiam, czy pokazać wam wszystkie zakończenia w grze, czy niekoniecznie. Bo z jednej strony to nie stanowi dla mnie jakiegoś wielkiego problemu. To nie jest jakieś tam bardzo trudne. Ekwipunek, tak, ekwipunek. Przebierzemy się. Bo tak jak mówię, już nie będziemy z niczym raczej walczyć. Mogę, dziękuję. Dublet z Vaucler. Niestety minus tego jest taki, że musimy cały czas wchodzić tutaj w fabularne i cały czas zmieniać sobie te rzeczy. Dobra, i zaraz zdejmiemy sobie te, które są nam niepotrzebne. Spodnie założysz, dziękuję. I teraz tak, broń nam niepotrzebna. To też nam niepotrzebne, to nam niepotrzebne. I rękawice są nam niepotrzebne. I tak możemy teraz sobie chodzić po mieście. Żeby się coś nie popsuło. I zobaczymy, co Pucybut ma nam do powiedzenia jeszcze. Zgadzam się z panem. O, pan z mieczami! Witam, witam! To co, pucowanko? Brudne buty uwłaczają powadze profesji. Zapraszam! Chcemy o coś zapytać. Znowu? O, proszę bardzo, ja popieram wolność słowa i wszelką informacją chętnie się podzielę. Ale czemu by nie wyczyścić bucików przy okazji? Może i rzeczywiście przydałoby się pastowanie. W takim razie ja również skorzystam. Mój znajomy mawiał, że buty powinny być zawsze tak czyste, jak dusza tego, kto je nosi. Buty są zwierciadłem duszy! To doskonałe hasło! Jak idą interesy? A dobrze, nie narzekam.
Byłoby jeszcze lepiej, gdyby niektórzy, oprócz pogaduszek, korzystali także z moich usług. Dobra, a pamiętasz te listy, kolego? Te listy, które dostarczałeś mężczyźnie w surducie. Pamiętasz? No pewnie, przecież ja młody jestem. Na pamięć nie narzekam, ale... Jeśli zamierzałeś powiedzieć, że ta informacja mnie będzie kosztować, to nic z tego. Skąd te listy brały się u ciebie? Żebracy przynosili. Jak to żebracy? Dlaczego nie powiedziałeś nam tego, kiedy poprzednio rozmawialiśmy? Przecież o żebraków nie pytaliście. Ci żebracy, wiesz coś o nich? Ilu ich było? No, czterech. Każdy przyniósł jeden list. Tylko czterech? Piątego na pewno nie dostałeś? No, przecież umiem liczyć. Wiesz coś jeszcze? Coś łączyło tych żebraków? A co może ich łączyć? Przecież każdy jest inny. Niektórzy mają buty nie do pary, a inni wcale nie mają butów. A wiem już, co ich łączy. Wszyscy nie mają domów. Mały, bo stracę cierpliwość. Wytęż pamięć. Ci żebracy. Pamiętasz, jak wyglądali? No pewnie. Ja mam dobrą pamięć, mówiłem. Byli obdarci, brodaci, mieli dziurawe ubrania. O zapachu to już nie wspomnę. A o butach to już mówiłem, więc nie będę się powtarzał. Geralt, pozwól, że ja zadam pytanie. Posłuchaj, chłopcze. Chętnie przygotuję dla ciebie dodatkową beczułkę tego środka do polerowania. Ale skup się i odpowiedz najlepiej, jak umiesz. Wiesz, gdzie ich znaleźć? No jak to gdzie? Pewnie w przytułku. Gdzie to jest? No, to przecież każdy wie. Tu niedaleko, tymi schodkami, a potem w prawo. Dzięki. Masz tutaj za fatygę. Musimy się rozejrzeć za tym przytułkiem. Dobra, to chodźmy. Chociaż coś mi się wydaje, że mały nas wyrolował, wiecie? Masz się stąd wynosić z tym przytułkiem, jasne? To porządna... A ty czego tu chcesz? Porozmawiać. Rozmawiać to się tutaj nie da. My już żeśmy próbowali, ale nic nie dociera. Teraz będziemy inaczej tłumaczyć. Panowie, spokojnie. Albo sam się wyniesiesz z tymi zawszonymi żebrakami, albo ci pomożemy. Skończyła się cierpliwość! Nie będzie tu żadnego śmierdzącego przytułku! Wynocha stąd! Tu porządni ludzie mieszkają. No dobrze. Rozumiem, że przeszkadza wam przytułek. Tylko nie rozumiem czemu. No patrz na tego, Ballard. Następny obrońca biedoty się znalazł. Przeszkadza! Tu obok nasze baby i dzieciaki mieszkają. A koło takich dziadów przyzwoici ludzie boją się nawet przejść. Ci porządni ludzie, o których mówisz, to niby wy? A co? Masz jakieś wątpliwości? Szczerze powiedziawszy, mam. Słyszałeś, Artua? On nas, kurwa, w biały dzień obraża! Przejdźmy na stronę, dobry człowieku. Mój przyjaciel poradzi sobie z niesprzyjającymi okolicznościami. Naprawdę? Ja już mówiłam, że się dzisiaj nie będziemy bili. Dobra, bo tutaj muszę manewrować dosyć solidnie. Au! Dobra, poczekam sobie, poczekam. Dobra. No przecież zrobiłam kontratak, no kurna. Ja pierdzielę, co za gra, jeszcze zginę na tych gównach zaraz.
No kurwa, wcisnęłam to! Super. Nic ci nie jest, przyjacielu? Co? Co jest? Co się dzieje? Pozwoliłem sobie wkroczyć, ujrzawszy, jak twoi oponenci zyskują przewagę. Już nie będą nas niepokoić. Możemy porozmawiać z właścicielem tego miejsca. Dziękuję serdecznie za pomoc. Próbowałem z nimi negocjować, ale obawiam się, że gdyby nie wy, pobiliby mnie. Jestem niezmiernie zobowiązany. Czego od ciebie chcieli? To sąsiedzi. Chcą, żebym przeniósł przytułek w inne miejsce. Nie podoba im się, że pomagam żebrakom. Ja bym się nawet mógł przenieść, ale nie mam dokąd. Przychodzisz z jakąś sprawą do mnie, tak? Co mogę dla ciebie zrobić? Co to jest za miejsce? To dom żebraków? Można tak powiedzieć. Przychodzą tu, żeby odpocząć i zjeść coś ciepłego. Czemu im pomagasz? Bo tego potrzebują. Przyszliśmy po informację. Poszukujemy człowieka, który miał się skontaktować z Pucybutem z Ridegarl. Z Pucybutem? Znam go. Miły chłopak. Wiesz, kto z twoich podopiecznych miał się z nim spotkać w najbliższych dniach? Przykro mi, nie mam takiej wiedzy, ale możecie tutaj zaczekać. Niedługo wszyscy zaczną się schodzić na posiłek. Sami z nimi porozmawiacie. Jesteś pewny, że zbiorą się tu wszyscy żebracy? Prawda jest taka, że rzadko kiedy mogą znaleźć posiłek gdzie indziej. Więc przeważnie przychodzą do mnie wszyscy z tej okolicy. Dzięki. Zaczekamy tutaj. To miło z twojej strony. Przez chwilę myślałam, że garnek lewituje. Moi drodzy, zanim podam zupę, ci dwaj dżentelmeni chcą wam zadać pytanie. Skupcie się proszę i odpowiadajcie z sensem. Jeśli będziecie kręcić, posiłek się odwlecze. A tego byśmy nie chcieli, prawda? Wiem, że czterej z was w ostatnim czasie dostarczyli do Pucybuta zapieczętowane listy. Wiecie, o co chodzi? Jeśli tak, to powiedzcie. Romain, ty coś wiesz? A co ja tam się będę wyrywał? Było mówione, żeby nikomu nie opowiadać o listach. Ale mnie możesz powiedzieć. Miałeś list i oddałeś go, tak? Bardzo dobrze, Romain. Dziękuję. Kto jeszcze? Ja też miałem. Oddałem go Pucybutu i młody miał strój. Ale go tu nie ma. To nie przyświadczy. Młodego znaczy. A ja jeszcze mam list. Mam go oddać dopiero we dwa dni po świętym Barnabie. Potrzebuję tego listu. To bardzo ważne. Tobie już na nic się nie przyda. Ale ja go muszę oddać do rąk własnych i nikomu nie pokazywać. Tak powiedziała ta pani. Groźna była. Lepiej współpracować z osobami, które są prawe i uczciwe. Ci ludzie bardzo pomogli nie tylko mnie, ale i wam wszystkim. Jeżeli jakaś osoba ci groziła, to nie jesteś moralnie zobowiązany, żeby dotrzymać obietnicy. Dobra, to masz w takim razie. I tak nie chciał mi się łazić do Pucybuta. Tam zawsze tyle błota. Zaraza. I co? Faktycznie piąte nazwisko? Sam zobacz. No. Powiem ci, że nawet ja się tego nie spodziewałem.
tym razem zajmiesz się księżną. No, wygląda na to, że nie doceniliśmy Syjany. To znaczy, że Detlaf miał dosłownie wyrwać jej serce. Ale najpierw skręcisz jej kark. Zastanawiające. Teraz twoja układanka jest kompletna? Ta sprawa właśnie przestała być ciekawą łamigłówką. Zrobiła się niezwykle poważna. Mamy dowód, że w Toussaint planowano zamach stanu. To ona miała być ostatnim celem Detlafa. Syjana planowała to od początku. Z pewnością. To logiczne, Geralt. Najpierw 4 pozornie przypadkowe trupy. Akurat tyle, żeby ludzie uwierzyli w istnienie mściwej bestii. Syjana dokonała zemsty, nie ściągając na siebie podejrzeń. A ostatnią ofiarą miała być księżna. Gdyby udało się jej doprowadzić plan do końca, nikt nie kwestionowałby teorii, że Anna Henrietta padła ofiarą własnych postępków. Przecież całe Beauclair wiedziało, że Syjana została usunięta z dworu. Łatwo powiązaliby Annę Henriettę z brakiem współczucia. Ale dlaczego Syjana miałaby mordować siostrę? Z pragnienia władzy? Z zawiści? Z wrodzonej skłonności do łotrostwa? Wszystkie te powody do niej pasują. I nie wykluczają siebie nawzajem. Zresztą, jeśli cię to ciekawi, możesz sam ją zapytać. Sądzisz, że to dobry pomysł? W końcu to my zniweczyliśmy jej misterny plan. Myślisz, że będzie chciała... Z tobą rozmawiać. A cóż ci szkodzi się przekonać? Wszak według niektórych filozofów Empiria to jedyne źródło wiedzy. Mówiłeś, że księżna trzyma Syjanę pod kluczem. Dworzanie nalegali na znacznie ostrzejszą karę. Myślę, że Anna Henrietta chciała w równym stopniu bronić siostrę przed samosądem, co swoich poddanych przed przestępczynią. W każdym razie siedzi w zamkniętym skrzydle pałacu. Oczekuje na oficjalny proces. Będę musiał jakoś ominąć strażników, żeby się do niej dostać. Idziesz ze mną? Skądże? Zaczekam na ciebie na Merlachaise. Po tym, co wyprawiał Detlaf i jego pomocnicy, wolę się nie pokazywać w pałacu. Poza tym nad towarzystwo książęcej arcysiostry przedkładam prostotę wywaru z Mandragory. Czyli mówiąc wprost, idziesz się upić w samotności, bo nienawidzisz Syjany. Nie lubię takich kategorycznych stwierdzeń, ale przyznaję, nie ręczyłbym za siebie w jej obecności. Okrutnie obeszła się z Detlafem i doprowadziła do jego śmierci. A teraz jeszcze to. Nie, Geralt. Będę czekał na cmentarzu. Dobrze. Moi drodzy, to zadanie będziemy kontynuować już w kolejnym odcinku. Pójdziemy najpierw porozmawiać z Syjaną, no a później z Damienem. Wiadomo, na razie zajmujemy się opcjonalną kwestią, bo chcemy doprowadzić do dobrego zakończenia. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to bardzo serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie go. Zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować już dla Was ten film, a kolejny odcinek będzie tym ostatnim. Trzymajcie się i cześć!